Oto 5 osób, które za chwilę zamknę w Escape Roomie. Tak, jestem Wika, jestem Martyna. Jestem Rafał, jestem Juri, jestem Bartek. Na start dostają 1000 zł, natomiast za każdą minutę w Escape Roomie tracą 10. Żeby wydostać się z pokoju, gracze będą musieli znaleźć wszystkie ukryte w nim podpowiedzi i użyć kodu, żeby zdobyć klucz do tej kłódki. Natomiast my będziemy bacznie obserwować każdy ich ruch, ponieważ w tym gronie ukryty jest agent. Kluczem do wyjścia z pokoju było znalezienie krypteksu i 5 fragmentów układanki, pochowanych w różnych miejscach. Let's go! Ja już mam 2 takie. Ej, tu mam jakąś kurtkę, może w niej coś będzie. Ej, tu mam jakiś list, jakiś bilet. Fire, water, wind, earth. Gracze szybko znaleźli wszystkie 5 odpowiedzi. Ja mam jakąś sowę i jakąś wodę. Ale nigdzie nie było krypteksu. Są 5 i możemy sprawdzić z listem. Patrzcie, tutaj jest to, nie? To może to. Water. Ej, ja to mam to, zapomniałem o tym. Miałem to w kieszeni. Aha! Nie wierzę. Nie, rodzice, o tym zapomniałem. Korzystając z zebranych odpowiedzi, Bartek ustawił kod krypteksu i otworzył go, spodziewając się w środku klucza. Dobra, no. Czaszka do labiryntu, to jest magnetyczny labirynt, trzeba kuleczkę przesunąć. No. Wika wykorzystała zdobyty magnes, żeby wyciągnąć klucz z labiryntu, po czym Juri otworzył nim kłódkę. Idziemy. Kurda. Jezus Maria. Stop! Teraz węgorz! Pokonanie pierwszego pokoju zajęło naszym graczom nieco ponad 5 minut. To znaczy, że stracili 50 zł. Drugi pokój natomiast będzie zdecydowanie trudniejszy. Zaraz do niego przejdziemy, ale najpierw subskrybuj ten kanał. Dzięki. Słuchajcie, jesteście w drugim pokoju. Zrobiliśmy pauzę na stoperze. I zaraz mam coś do wyjawienia. To jest impostorem. Tak jest! Mamy w naszym składzie jednego agenta i zaraz będziemy głosować, kto nim jest. No już wiemy! I co to ma być?! Gracze bardzo dobrze zapamiętali sytuację, w której Bartek wyciągnął z kieszeni krypteks. Zapomniałem o tym. Miał to w kieszeni. Gdybym był agentem, trzymałby to w kieszeni całą grę. No tak, to jest też prawda. Ja myślę, że twistem tego filmu jest to, że nie ma impostora i Kuba będzie nas szczuł na siebie. Dościślimy, o co chodzi z agentem. Jego zadaniem jest opóźnianie działań naszych graczy. Dlaczego? Bo każda złotówka, którą stracą, trafia na konto agenta. Zaraz będziemy głosować. Osoba, która zbierze najwięcej głosów, odpada. Dobra, to ja cię powstrzymam, bo ja na razie nie wiem, w sensie, kto by mógł być impostorem. Ja się powstrzymuję, tam były 3 zagadki na krzyż, nie ma co oceniać. Powstrzymuję się. No ja chyba też, skoro wszyscy. Ostatni był Rafał. Swoim głosem mógł samodzielnie wyeliminować jedną z osób. Zobaczmy, czy to zrobi. Nie, powstrzymuję się. Czyli nasi gracze nie wyeliminowali impostora. Nadal może im przeszkadzać? Zobaczymy, jak im pójdzie. Stoper ruszył, a nasi gracze zaczęli rozglądać się po pokoju. Bartek szybko zauważył pręt wbity w jedną z piaskownic. Tu jest jakiś taki kloc do wkładania, on jest pewnie do tego. Chodzi. LOL! Po drugiej stronie pokoju z sufitu spadł kluczyk. Martyna szybko znalazła skrzynkę, którą otwierał. Ej, dobra, on działa tutaj. Mam, otworzyłam. I tutaj są elementy układanki. Zacznę? Co z tym zrobić? To jest tutaj, macie to. O, ej! To jest tutaj. Ej, dobra. Aha, że w... Let's go! W ten sposób gracze znaleźli pierwszy z 4 monumentów potrzebnych do wyjścia z pokoju. Uważam, że impostorem jest kolega w okularach. Wydaje mi się, najdzie pojutrze, ale nie jestem przekonana. W pozostałych piaskownicach Wika znalazła skrzynkę z krypteksem. Ja mam to. Może zacznijmy od tego. A Bartek brakujący element układanki. Znalazłem na dnie piasku. Dziewczyny szybko ogarnęły, że kod do krypteksu znajduje się na ścianie. Wystarczyło prawidłowo wpisać symbole z połamanej tablicy. W międzyczasie chłopaki szukali kolejnych zagadek. Może skupmy się razem na jednym, no będzie łatwiej. Mogę zerknąć? Ale to jest słońce i księżyc. To jest proste. Macie tę karteczkę. To są współrzędne dla danego symbolu. Z pomocą Bartka grupa szybko uporała się z kodem i otworzyła krypteks. O, mam! O, no. Dobra, dzień. Teraz otwieramy skrzynkę, z której dostaliśmy ten. W środku gracze znaleźli klucz do wielkiej witrynowej skrzyni, w której kryły się kolejne 3 zagadki. Trzeba po prostu kręcić, dopóki nie będzie luźne. To jest ogólnie nielegalnie, nie róbcie tak w Escape Roomach. I w ten sposób grupa znalazła drugi monument, a potem 3 i 4. Ale nie spodobało się to Eris, opiekunce pokoju. Halo, halo, podróżnicy, jak otworzyliście te 2 skrzynki? Ja nie mogę powiedzieć, to tajemnica, mam NDA podpisane. Jeśli nie zrobicie zagadek oraz nie podacie mi kodów, nigdy stąd nie wyjdziecie. Słuchajcie, czas na kolejną pauzę. Bartek musi się wytłumaczyć ze swoich oszukanych zagadek. Jak są tak mechanicznie zrobione zagadki, można je bardzo łatwo obejść po prostu na opór. Zobacz, to jest takie, że no okej, jest zamknięte. Ale jak sobie ciągniesz i kręcisz na bieżąco, to jesteś w stanie poczuć, kiedy puszcza opór i sobie otwierasz. Ale Eris wymaga jakichś głupich kodów, nie wiem, o co jej chodzi. To jest nielegalne zagranie, trzeba przyznać. Panie, czas to pieniądz, to jest speedrun any percent. Proszę państwa, sponsorem nagrody w dzisiejszym odcinku jest Gaminate. Gaminate jest taki suplement dla graczy, przychodzi w takich puszkach, w środku jest proszek. Proszek wsypujecie do shakera i zalewacie go wodą. Trzęsiecie i możecie pić. Tak powstały napój bogów da wam energię na długie godziny grania, nauki, pracy. A do tego smakuje wyśmienicie, mimo że nie ma w sobie cukru. Gaminate przygotowała do was nową promocję, dzięki której możecie zgarnąć shaker.
za 1 zł. 1. Wystarczy, że w sklepie Gaminate wrzucicie do koszyka produkty na minimalną kwotę 45 zł plus shaker i przy checkoucie wpiszecie kod DYRYHODO1ZYLY jak 1 zł. Proszę Państwa, picie Gaminate ze szklanki to jest trochę abominacja, także zgarniajcie swoje shakery za 1 złotówkę, link jest oczywiście w opisie, a my wracamy do filmu. Każdy z graczy miał jedną podpowiedź od Eris do wykorzystania w dowolnym momencie. Wykorzystuję w tym momencie swoją, abyś mi podpowiedziała, jak otworzyć te skrzynki. Zwróćcie uwagę na koty, które znajdują się w komnacie. Kluczem do rozwiązania zagadki było policzenie kotów, ale nie wszystkie było łatwo znaleźć. Mamy 4 czerwone. Ile mamy zielonych? Tam jest niebieski, 3. W trakcie poszukiwań gracze natrafili też na trop dotyczący agenta. Kto zasłonił? Kto miał ten kapelusz? Mi się wydaje, że ten kapelusz był tu od początku. Nie był od początku. Nie? A co mi się spocił, kurwa, jak mówimy o tym impostorze. Nasi gracze policzyli kotki i otworzyli pierwszą ze skrzyni. Tym razem po Bożemu. Mamy kuleczki. Ale zanim przejdziemy do kolejnych zagadek, czeka nas głosowanie. Moim zdaniem, kolega tutaj obok powinien być wyrzucony. Na początku jak wyszliśmy, to tam był zostawiony kapelusz. Bubo mówi, że jeszcze jest możliwość głosowania dalej. Ja bym jeszcze poczekał, więc powstrzymuję się. Nie wiem, czy będziesz miał szansę, bo ja też na ciebie głosuję. Oj. Jesteś najbardziej podejrzany, ale masz rację. Tym dłużej, tym bardziej będziemy zbierać dowody. To żeby zremisować urlot... Na siebie! No, niech będzie. Odważnie, bo możliwe, że Kuba ma takiego asa w rękawie, że to będzie losowanie, kto odpada ze zremisowanych. Ale no, żeby każdy z was, bo ja wam ufam, robiliśmy razem zagadki, więc na ciebie dam głos i zobaczymy, co się stanie. W głosowaniu Rafał i Juri zdobyli po 2 głosy, a to znaczy, że ktoś z nich musiał odpaść. Zagracie w papier, kamień, nożyce. Shit! Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ajajaj. No dobra, to musimy w takim razie z tobą pożegnać. Po odpadnięciu Juriego w pokoju zaczęło wrzeć. Najmniej się wypowiadałaś o zagadkach. Ciężko jest coś powiedzieć, jak wy robicie w trójkę i się jakby trochę pchacie. Nie, bo my też na przykład robiłyśmy to i chcieliśmy powiedzieć, ej, bo Czas start. W ostatnio otwartej skrzyni gracze znaleźli kilka kulek i klucz. Teraz musieli się domyślić, co z nimi zrobić. I one będą tutaj pewnie szły. Magnetyczne? Nie. Rafał na boku szafy znalazł otwór idealny do wrzucenia kulki, a klucz otwierał jedne z drzwi szafy. Trzeba kulkę tam wrzucić i to właśnie przesunąć. Dobra, git, teraz tutaj, tak? Gracze wrzucili kulkę do zbiornika, ale nic się nie wydarzyło. Żeby nie marnować czasu, postanowili wykorzystać podpowiedź. Halo, Eris? Musicie wrzucić kulki do górnej części szafy, a później przerzucić je na tor. Okazało się, że ktoś zostawił większość kulek w drugiej części pokoju. Że wystarczająco dużo kulek. Po wrzuceniu do zbiornika wszystkich 5 kulek, z drugiej strony szafy wyskoczyła kolejna. Znalazłem jakąś kulkę z kluczem. Klucz otwierał górne drzwi szafy, a w środku gracze znaleźli kolejną zagadkę manualną. Okej. Ich zadaniem było wyciągnięcie kostki znajdującej się na dole labiryntu za pomocą tych patyków. Puść. Patrz tutaj bliżej. Bardziej nie mogę. O, prawie, czekaj. Bardziej w twoją stronę wezmę. O. I ja stąd muszę jakoś to... Nie, to po prostu łapą. Jak się bawicie, dziewczyny? Świetnie, nie mamy co robić tutaj. Chłopaki wyciągnęli kostkę, ale nie wiedzieli, co z nią zrobić. Co, do czego to służy? Wytłumaczcie. No chyba, że zapytamy Eris. Można. Tym razem to Rafał wykorzystał podpowiedź. Eris? By poznać kod z kostki, musicie owinąć ją materiałem, który znaleźliście wcześniej w skrzyni ognia. Znalazłam. Aha, faktycznie, ja to znalazłam, no. Mimo tego, że wszyscy gracze starali się rozwiązać zagadkę, nie robili żadnego progresu. Nie, to coś mi się nie zgadza. A czas leciał. Proszę Państwa, 31 minut, 310 zł już pofrunęło. Szybko! Ciekawie, czy nasi gracze pamiętają, że wyrzucając Juriego wyrzucili też i jego podpowiedź. W końcu udało im się poprawnie ustawić papirus i teraz wystarczyło wpisać kod do kolejnej skrzyni. Mi się wydaje, że to będzie taki trzycyfrowy kod, że trzeba sumę wszystkiego. Podczas gdy dziewczyny starały się otworzyć skrzynię, za ich plecami po cichu powstawał sojusz. Mogę zerknąć? Tak, oczywiście. Czemu stoicie? Bo później jest, że my nic nie mogliśmy zrobić! W skrzyni gracze znaleźli podpowiedź do ostatniej zagadki w tym pokoju. Nasi gracze stracili już 420 zł. Zobaczymy, ile nam się dotrzymać do końca. Czyli musimy otworzyć skrzynkę wody. Na pewno nie chodzi o to, chodzi o te pokrętła. Dobra, to trzeba tak bokiem, ale to się obraca samo. Korzystając z podpowiedzi z kostki na rzemyku, Bartek otworzył szafę. Ej, otwiera się! No. A w środku gracze znaleźli napój i dwie menzury. Ale skąd wiemy, ile wlać? Tu jest pokazane i tutaj też jest jakby narysowane. Mimo usilnych prób nalewania i przelewania płynu, nic się nie działo. Czy ktoś jeszcze z nas nie zużył podpowiedzi? Ostatnia podpowiedź należała do Martyny, która zdecydowała się ją wykorzystać. Do lejka u góry musicie wlać dokładnie 4 jednostki wody. Później poziom wody pokaże wam sznurek, którym dojdziecie do odpowiedniego symbolu, który da wam kod do skrzynki wody. 223. Rozwiązali ostatnią zagadkę w pokoju, także Eris mogła przepuścić ich dalej. Let's go!
Ale zanim przejdziemy do ostatniego pokoju, czeka nas głosowanie. Słucham was, kto jest waszym zdaniem impostorem? I czy w ogóle jest jeszcze w naszym gronie? Martyna. Jakby w momencie, w którym były dziewczyny zostawiane same sobie, to te zagadki bardzo wolno szły do przodu. Martyna. Martyna zazwyczaj robiła albo znajdowała niby kluczyk, kiedy po prostu akurat była przy niej albo Wika, albo po prostu my podchodziliśmy nagle, nie? Jestem słaba w escape roomach. Ale dobra, no to zagłosuję na Urgota. Dobra, według mnie może być to Rafał. Martyna zgromadziła dwa głosy, także niestety musimy się z nią pożegnać. Pożegnaliśmy Martynę, a nasi gracze mogli wejść do pokoju numer 3. Panowała w nim totalna ciemność. Gdyby nie latarki, gracze nie widzieliby nic. Zdradzę wam mały spoiler, jesteśmy w ostatnim pokoju. To jest karteczka, że trzeba podnieść jakieś coś. O, lustro. No, lustra. O, i to trzeba chyba światło. Światłem. Ale właśnie jakim światłem? Jakiś laserek trzeba chyba odpalić po prostu. Ej, ja coś podnoszę, Co się dzieje? Ej, czekajcie, bo to jest dziura. Tutaj coś jest, są jakieś piramidki. Co tu jest? To jest góra piramidy, to jest piramida, oko i kot. Gdzie te wszystkie 5 symboli mamy? Ja zerknę w poprzednim pomieszczeniu, bo mi się wydaje, że na tej szachownicy śmiesznej coś trzeba zrobić. Ej, tak, tutaj mamy ten, 5 symboli pokazanych. Całkiem szybko mi to poszło, nie powiem. Widać, że mamy weterana w ekipie. Gracze zaczęli szukać prawidłowego ustawienia piramidek na mapie, a na zegarze wbiła godzina. Jest porażka. Jest za gorąco. Najgorsza zagadka, tak się powiem. Tak. A nie mamy podpowiedzi, to jest najgorsze. Jeszcze byście jedno mieli, gdybyście nie wyrzucili Juriego. Wykorzystajmy podpowiedź Kuby. Kuba? W sumie powiedziałem, że każdy ma podpowiedź. No właśnie. No. Pytanie, czy chce to zrobić? Chcesz. Za ile chcecie kupić tę podpowiedź? Z waszej potencjalnej wygranej. 50 zł. Za 50 zł to ja palcem nie kiwnę. Za stówkę mogę wam sprzedać. Dobra. Ja się zgadzam. Dobra. Siema Eris, bo ja też mam podpowiedź. Wróćcie do trzeciej komnaty i zwróćcie uwagę na papierusy, które wiszą na ścianach. Yo! Jak się zdejmie papirusy, to są te! Dobra, zabieram te papirusy i idziemy tam. Korzystając z podpowiedzi z papirusów, gracze szybko znaleźli poprawne ustawienie piramidek. 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. Jest zielona, się świeci. Się otwiera? Może w drugim pomieszczeniu coś. Teraz przed nimi było ostatnie zadanie. Jest laser, będziemy odbijać wiązkę. W tą stronę. W oko musimy wycelować tym laserem. Możesz to niżej dać? Niżej? Teraz powinno być okej. Jest przy oku i tam jest jakaś dziura. Jest! Możemy wyjść? Ja pierdzielę. Gratulacje, wy dostaliście się z pokoju, ale to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, przed nami ostatnie głosowanie. Zaraz się dowiemy, czy waszym zdaniem w waszym gronie jest jeszcze agent. Ja nadal myślę, że to jest Rafał. Czy ty mnie od dwóch rund próbujesz udupić, więc Wika? Ja z Rafałem na początku działałem. Widziałem, że jest aktywny, więc niestety głosuję na ciebie, Wika. Okej, no to w takim razie. Niestety, musimy się z tobą pożegnać. Papa. I teraz czas na ostatnią informację. Zaraz dowiemy się, kto był agentem. Jeśli jest on w gronie zwycięzców, wygrywa 760 zł. Natomiast jeśli go nie ma, Rafał i Bartek dzielą między siebie 240 zł. Zobaczmy, jaka jest prawda. Wika, powiedz, czy byłaś impostorem? Nie, nie byłam impostorem. Myliliśmy się. Martyna, czy byłaś impostorem? Nie. Juri, czy byłeś impostorem? Nie, jestem Juri. Mam na imię Tymek, pracuję tutaj już od roku. Jaki twist! Ale miałem stresa przez chwilę. Ale ja tak samo, nie? To wszystko na dziś. Tutaj jest film, w którym ostatnia osoba w piwnicy wygrywa 1000 zł. Kliknij. Pa, pa.